Panie marszałku, Wysoka Izbo, pani poseł. Bezrobotni powyżej 50 roku życia są jedną z kilku grup, która jest w szczególnej sytuacji na rynku pracy i jest wymieniona w artykule 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na koniec października 2011 roku było ich zarejestrowanych w całej Polsce ponad 411 tysięcy i w skali tego roku rzeczywiście ta liczba, tempo przyrostu tej grupy było o prawie 6,4% większe, przybyło ich o 6,4% więcej niż w innych kategoriach bezrobotnych. Czyli tempo przyrostu tej grupy było dwukrotnie wyższe niż innych kategorii bezrobotnych. Przy czym trzeba tu wyraźnie zaznaczyć, że w całej populacji bezrobotnych to tylko nieznacznie uległa zwiększeniu liczba tej kategorii zarejestrowanej, bo w zeszłym roku było to 21,2%, a w tym roku jest to 22%, dlatego że cały czas jest napływ. Jedni ludzie znajdują pracę, inni odchodzą i po prostu pewne zjawiska nie są po prostu trwałe. Natomiast taka tendencja występuje, ją monitorujemy. Jakie są przyczyny? One są bardzo zróżnicowane. Po pierwsze, proszę nie wspominać o tym, że to jest ta kategoria bezrobotnych, która wśród nich rejestrujemy bardzo niski poziom przygotowania i wykształcenia, przygotowania zawodowego i wykształcenia. Ponad 39% tej kategorii ma wykształcenie gimnazjalne i poniżej, a 32% tej grupy zasadnicze zawodowe, wśród nich tylko 4% ma wykształcenie wyższe. Grupa ta cechuje się też niską mobilnością zawodową, która wynika zarówno z niechęci do zmiany miejsca zamieszkania, a także z niechęci do długich dojazdów do pracy. Oczywiście możliwość zamknięcia drogi do odchodzenia na wcześniejsze emerytury też przyczyniła się do tego, że część z nich trafiła do rejestrów bezrobotnych. Chcę też zauważyć, że w tej grupie występują też postawy, które nie utrwalają jak gdyby mobilnych postaw na rynku pracy. Na przykład jest bardzo trudno tę grupę zachęcić do udziału w przekwalifikowaniach i szkoleniach. Muszę tutaj jeszcze dodać o tym, że mimo że wprowadziliśmy w naszym prawodawstwie przepisy, które zabraniają dyskryminacji, to pracodawcy samodzielnie decydują o tym, jakiego pracownika i w jakim wieku zatrudniają. I na pewno i czteroletni okres ochronny przed przejściem na emeryturę, jak też obawa przed tym, że pracownicy starsi będą częściej chorowali, jak również to, że oczekiwania płacowe starszych pracowników są znacznie wyższe, nie są tymi powodami, które by zachęcały pracodawców do zatrudnienia tych osób. Oczywiście sytuacja ta się będzie zmieniała, ponieważ wprowadziliśmy szereg rozwiązań w tym programie. Solidarność pokoleń 50+, które mają sprzyjać zachęcaniu pracodawców do zatrudniania tej kategorii bezrobotnych, do utrzymywania ich w zatrudnieniu. Cały czas monitorujemy efektywność tych narzędzi. To jest tak bardzo krótki okres jeszcze funkcjonowania tych rozwiązań, że trudno na dzień dzisiejszy powiedzieć, czy one są wszystkie właściwe i przyniosły efekty, które zamierzaliśmy. Ja tylko wspomnę o tym, że zwolniliśmy osoby w wieku okołoemerytalnym, kobiety 55+ i mężczyzn 60+, z płacenia składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy. Zwolniliśmy także pracodawców z obowiązku wypłacania im zwolnień lekarskich powyżej 15 dnia przebywania na zwolnieniach lekarskich. Podnieśliśmy także wysokość zasiłku chorobowego dla tej kategorii osób do 80% z 70%. Wprowadziliśmy szereg ułatwień umożliwiających im zmianę kwalifikacji zawodowych. Zarówno w Kodeksie Pracy, jak i w ustawie o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy te kategorie osób mają o wiele wyższe dofinansowanie niż pozostałe grupy bezrobotnych czy pozostałe grupy pracowników. Cały czas podejmujemy działania na rzecz upowszechnienia kształcenia ustawicznego dla tych osób, do zachęcania do tego, żeby podejmowali szkolenia, żeby chcieli być aktywni zawodowo, żeby byli przedsiębiorczy. Są bardzo różne ciekawe doświadczenia, jakie mamy. Ja chcę tylko wspomnieć tu o projekcie, który robił Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku, gdzie zachęcił pewną grupę osób w wieku 55+ i 60+ do
założenia własnej działalności gospodarczej. Te osoby osiągnęły sukces w tej działalności, a ten projekt uzyskał 3. nagrodę w tym roku w Komisji Europejskiej za działania. I tego typu dobre praktyki musimy i będziemy cały czas powielać, aczkolwiek nie ukrywam też, w tej dziedzinie jest bardzo wiele spraw, które trzeba uregulować i których uregulowanie wymaga czasu, jakby chociażby wprowadzenie nowego modelu zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach. Takie projekty są już w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez PARP realizowane, ale to wymaga czasu i nic nie stanie się w ciągu jednego roku. Chcę też powiedzieć, że cały czas w polityce, którą prowadzimy, wydatkowania środków Funduszu Pracy, w sposób szczególny traktujemy tę kategorię i przeznaczamy na nich dodatkowe środki. Ja chcę tylko tu wspomnieć, że w samym roku 2010 wydaliśmy na nich ponad 200 milionów złotych. W tym roku na podstawie tylko danych cząstkowych sprawozdań na koniec października, to jest w urzędach pracy przeznaczono około też 200 milionów złotych i rezerwy ministra pracy około 20, ale ja chcę powiedzieć, że źródłem finansowania jest bardzo dużo, jest kilka. Jest jeszcze Europejski Fundusz Społeczny, jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale pan poseł zada nam interpelację szczegółowo, to napiszemy i wymienimy w interpelacji.